Spółka TMSA powstała 25 lat temu, a w tej chwili się zajmuje przede wszystkim usługami centrów danych, czyli tą dziedziną, która wydaje się w tej chwili najbardziej perspektywiczna w teleinformatyce. Drugą działalnością są usługi telekomunikacyjne w oparciu o nasze własne sieci światłowodowe. W roku 2014 kończyliśmy duży kontrakt telekomunikacyjny pod nazwą ST112. Jak sama nazwa wskazuje, jest to kwestia obsługi telekomunikacyjnej numeru alarmowego. Ten kontrakt w roku ubiegłym się skończył, w związku z tym przychody, które nie miały dużego znaczenia z punktu widzenia generowanej marży, w tym roku już nie występują, stąd spory spadek przychodów. W naszej działalności wyróżniamy dwie części biznesu. Jedna jest związana z usługami centrów danych, druga z usługami telekomunikacyjnymi. Te dwie części charakteryzują się trochę innymi cechami, jeżeli chodzi o dynamikę sprzedaży, jeżeli chodzi o perspektywy rozwoju, jeżeli chodzi także o sposób rozliczenia i wyceny poszczególnych części biznesu. Stąd zdecydowaliśmy się dla wygody inwestorów od bieżącego roku w naszych raportach finansowych, w naszych raportach okresowych przedstawić te dwie części działalności jako dwa niezależne, czy zależne od siebie, ale współpracujące, ale oddzielnie przedstawiony segment operacyjny. Z usługami telekomunikacyjnymi mamy pewne problemy od kilku lat, co sygnalizowaliśmy akcjonariuszom. Problemy związane są ze znaczącym spadkiem cen jednostkowych na usługi telekomunikacyjne, przy jednocześnie niewystarczającej kompensacie, jeżeli chodzi o wolumen sprzedawanych usług. Także przychody z tego tytułu się kształtują od kilku lat na poziomie zero minus, lekko spadają. Wydaje się, że w tej chwili osiągnęliśmy jakiś poziom dna, który nie powinien już dalej się obniżać. Ostatnie dwa kwartały pokazują stabilizację w tym segmencie usług. Także chcemy o ten segment zadbać bardziej poprzez wzbogacenie naszych produktów, które sprzedajemy w obszarze telekomunikacji, poprzez dostarczenie dodatkowych narzędzi związanych z telekomunikacją dla naszych odbiorców. Mamy nadzieję, że dzięki temu także w tym segmencie przychody lekkie w najbliższym czasie wystąpią. Segment centrów danych jest zdecydowanie w tej chwili traktowany jako nasz core business. Główne inwestycje w tym kierunku są przez spółkę ponoszone i także widzimy w tym segmencie największe perspektywy rozwoju po stronie popytu, po stronie zwiększającego się rynku przy oferowaniu usług centrodanowych w związku z zmieniającymi się technologiami informatycznymi, z których korzystają klienci. Centra danych, przychody z centrów danych i zyski z tej części biznesu rosną, aczkolwiek rok 2014 był stosunkowo słaby, wtedy wzrost był na poziomie 10% rok do roku. Naszym zdaniem jest to zdecydowanie niesatysfakcjonujące, a w roku minionym było to podyktowane kilkoma takimi dosyć dużymi czernami w związku z konsolidacją po stronie klientów, którzy rezygnowali z niektórych usług centrodanowych. Tych zjawisk w tym roku się nie spodziewamy, w związku z tym przypuszczamy, że wzrost przychodów, dynamika przychodu będzie dużo wyższa. W roku 2015 kończymy dosyć duży projekt inwestycyjny związany z rozbudową centrów danych. W tym roku będziemy jeszcze wydawali na inwestycje około 40 milionów złotych i będą to kwoty, które przede wszystkim będą przeznaczone na zakończenie budowy ostatnich serwerowni w ramach dużego projektu w infrastrukturę centrów danych. Będą to już nakłady niższe niż w latach minionych i po zakończeniu tego dużego projektu inwestycyjnego w spółce będzie powstawała spora nadwyżka środków z działalności operacyjnej, które nie będą musiały być przeznaczane w całości na działalność inwestycyjną jak dotychczas. Połowa tego roku z punktu widzenia cash flow będzie najtrudniejszym momentem w historii spółki ze względu na to, że kończymy duży projekt inwestycyjny, natomiast przychody operacyjne z tytułu nowych powierzchni w centrach danych będą pojawiały się w latach następnych. Także ten poziom zadłużenia w połowie roku będzie relatywnie wysoki.
Natomiast zgodnie z rekomendacją zarządu spółkę będzie stać na to, żeby zaoferować akcjonariuszom 20 groszy na akcję. Nie jest to może dywidenda porażająco wysoka, ale stanowi zapowiedź tego, że spółka ma prawo i obowiązek być w przyszłości spółką dywidendową wtedy, kiedy największe inwestycje zostaną zakończone.